Cześć kochani. Słuchajcie, przepraszam, że się wczoraj z wami nie pożegnałam, nie powiedziałam wam papa, ale jakoś tak padłam. Byłam, słuchajcie, chyba już o 22:30 poszłam spać, byłam jakoś tak padnięta. Nie wiem, czy zmęczona byłam, czy od tego spaceru może, czy od pogody, nie mam dla tego pojęcia. Ale tak troszeczkę mnie, słuchajcie, bolała głowa i tak stwierdziłam, że idę spać. Ja sobie teraz smaruję nogę. Byłam przed chwilą się wykąpać. Jest 8 rano w ogóle. Wstałam wcześniej. Wcześniej. No czasami bywa, że wstaję też się budzę o 5 czy tam o 6, o 7, ale ale wiecie, no wystarczająco dużo godzin spałam, nawet bym powiedziała, że jestem chyba taka trochę przespana, więc smaruję nogę. Ja smaruję, słuchajcie, od łydki aż na dół, bo to jest wszystko tutaj konieczność. I co jeszcze? I jeszcze chciałam wam powiedzieć, że jest ładna pogoda, wygląda na to, że jest ładna. Ma być w ciągu dnia odczuwalne tylko 12-13 stopni, więc szału nie ma cały czas, ale przynajmniej słońce świeci i no i deszcz nie pada. To już jest dużo, bo a wiecie jak było ostatnio, co wam będę mówić. No zaraz idę sobie na śniadanie. Na śniadanie będzie owsianka z owocami. Ojejka, muszę chwilę zaczekać, aż się wchłonie i wtedy ubiorę skarpetkę. No, także... aha, chciałam wam powiedzieć, mam tą bluzkę ubraną z Bonprixa. Bardzo fajnie się w niej śpi. Ja drugą noc śpię już i muszę wam powiedzieć, że jest naprawdę, wiecie, taka przyjemna i taka luźna i bardzo taka przyjazna. Także mam ją z długim rękawem. No, najpierw ubrałam tą. Powiem wam, że teraz jest taka w sam raz, wiecie. Nie jest w niej za ciepło, ani za zimno. Taka jest nie za gruba, też nie za cienka. No, także fajna. No, także, słuchajcie, no wczoraj zasnęłam, padłam jak kawka po prostu. No, padłam, nie wiem jak. Aha, i chciałam wam polecić. To jest jeden z najlepszych kremów do stóp w ogóle, jaki miałam. I powiem wam tak, jeśli macie mega problem z dłońmi, taki, że wiecie, że nawet kremy do rąk wam nie pomagają, to nie bójcie się użyć do tego celu kremu do stóp, dlatego że to, że to się nazywa krem do stóp, to nie znaczy, że nie można go użyć do rąk, jak są bardzo, bardzo zniszczone. Zobaczcie, mi tu znowu... no, co ja tam będę gadać. Zaraz idę sobie tym posmarować maścią. Użyjcie do rąk. Jeśli macie problem z dłońmi, to użyjcie. Nie obawiajcie się, bo naprawdę jest rewelacyjny, jest tak świetny ten krem, że naprawdę świetny, świetny. I na noc, słuchajcie, jak użyjecie jako maskę taką większą ilość, to rano wstajecie i macie normalnie stópki jak u dziecka. No, dobra, ja lecę na śniadanie. Kawkę sobie robić i wtedy pewnie ruszamy na spacer, nie? No. Także miłego dnia, kochani. Zostańcie z nami. Mam nadzieję, że będzie miło i przyjemnie. Przez tym aparatem, telefonem. Ale mi było wysoko. Ja nie wiem, czy to widać, ale to jest jakiś taki tutaj wrony jakiegoś myszołowa, czy tam rybołowa, czy kogo tam, czy to w ogóle widać? Tak wysoko on jest. Ale co to za ptak? Powiem wam, dla mnie jest słaba widoczność, a z tego sprzętu, że tak powiem, telefonicznego, to już w ogóle. On w ogóle coś widzi? Dwie wrony za nim latały, widać coś naruszył jakiś ich interesy, biznesy. A tak to widzicie, tak przybliża, nie? To widzicie, jaka musiała być odległość od tego ptaszka tam.
Gdzie on musiał być? Jak daleko? Widzicie, wrony też się sobie nie pozwalają w kaszy dmuchać. Kurczę. Niby wrona, nie? Wróciliśmy ze spaceru, zjedliśmy drugie śniadanie i zobaczcie, co robi czarny. Czarny, co robisz? Czarny. O, żyje. Zobacz, jak ty wyglądasz. Zobacz, jak ty wyglądasz. Brudny jesteś. Cały w piachu. Dzisiaj prace ogrodowe. Proszę, pan kosi. Jak ja uwielbiam ten zapach koszonej trawy. Jedni pracują, drudzy na leżaku leżakują. Albo na hamaku hamakują. No nic, my tu mamy role podzielone, wiecie. To jest akurat działka Artura, a ja potem zagrabiam. Rozpogodziło, tak się ciepło zrobiło, że nieprawdopodobne po prostu.
lubię zapach trawy skoszonej. Mamy duży teren do koszenia. Artur cały czas kosi. Kosi i kosi i kosi. I końca nie widać. Słuchajcie, Artura wzięło na popcorn. Więc robię popcorn. Teraz tu powinno strzelać. I jeszcze nam robię herbatkę miętową. I jeszcze nam robię herbatkę miętową. Tyle, zmywarka, pierze, a my chyba sobie jakiś film obejrzymy w związku z tą całą michą popcornu.